kinezoterapia, czyli z leczeniem ruchem, tak? Od słowa kineza, czyli z ruch, terapia wiadomo. Tutaj najczęściej pracujemy i nad stabilizacją tułowia, wzmacniamy mięśnie, stabilizujemy staw, dzięki czemu staw, który jest zabezpieczony mięśniami, mięśnie są rozbudowane, silne, nie obciążamy tak stawów. Także staw, który jest uszkodzony w jakiś sposób, nie jest tak obciążany masą ciała nadmierną, nawet jeżeli pacjenci mają nadwagę. Często mówimy schudnij, a my mówimy trochę inaczej. Wzmocnij mięśnie, dzięki czemu twoje mięśnie będą na tyle mocne, żeby utrzymać nasz ciężar ciała, dzięki czemu nie będą obciążane stawy. A w dalszej kolejności, jeżeli nie są obciążane stawy, nie ma bólu. Więc poprawiamy komfort życia i jeżeli będziemy mogli poruszać się bez bólu, wtedy łatwiej schudnąć. Kinezoterapia jest dla każdego. Ćwicząc, poprawiając sprawność, poprawiając zakres ruchu, zwiększając stabilność, zabezpieczamy się przed bólem. Poprawiamy naszą kondycję, poprawiamy jakość naszego ruchu, zwiększamy możliwości naszego organizmu. Będziemy zmniejszać dolegliwości bólowe, ponieważ sprawne mięśnie dają większą stabilność dla układu ruchu, dzięki czemu nie ma bólu, nie ma przeciążeń dla stawów. Wykorzystując czasem proste sprzęty typu taśmy do ćwiczeń, typu piłka, zwykły materac z określonymi ćwiczeniami czy ćwiczenia w podwieszeniu, możemy bardzo skutecznie i zwiększyć zakres ruchu, ustabilizować nasze stawy, zadziałać i przeciwbólowo, i poprawiając kondycję. Do tego mamy przyrządy w postaci roweru, orbitreku, które też w początkowej fazie rozgrzeje, przygotuje do innych ćwiczeń, ale też poprawia kondycję i układu krążenia, układu ruchu.